Inicjatywa Ochrony Mieszkańców Pogranicza cały czas funkcjonuje. Jest to oddolna i społeczna inicjatywa ludzi, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo innych mieszkańców tamtejszych terenów. Podczas swoich patroli po przygranicznych terenach, gdzie znajdują się nielegalni imigranci, cały czas niestety trafiają jedynie na ślady ich obecności, a sami przybysze w tym czasie są już pewnie gdzieś w Polsce. Tutaj prosty przykład na to, jak nielegalni uchodźcy oraz pomagający im aktywiści zaśmiecają piękne tereny Puszczy Białowieskiej. Najnowsze zdjęcia z Robione przez patrolujących lasy obywateli ukazują, jak zawsze pełno śmieci, puste opakowania po jedzeniu, puste butelki wody oraz przede wszystkim ciuchy imigrantów, którzy najprawdopodobniej od aktywistów dostają nowe, a następnie na ich oczach wyrzucają i zostawiają je w lesie, po czym jak gdyby nigdy nic jadą gdzieś w Polskę i liczą, że nikt ich nie zatrzyma. Jak się okazuje, granice polsko-białoruską według statystyk najczęściej próbują nielegalnie przekroczyć mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat z ponad 40 różnych krajów, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki. Jak mówią strażnicy graniczni, zatrzymywali oni nawet osoby z Papunowej Gwinei, które próbowały wedrzeć się do Polski. Jak przekazują jednak służby, ilość prób nielegalnego przedostania się do Polski w ostatnim czasie zmalała o 70%. Co może cieszyć polskich obywateli? Przeciwni działaniom służb strzegących granicy są jednak aktywiści z Grupy Granica, którzy stworzyli nawet specjalny raport, w którym opisali wiele przypadków, gdy polscy funkcjonariusze mieli dopuścić się złamania prawa, przede wszystkim jeśli mowa o puszbakach, czyli przerzucaniu przybyszy z powrotem na Białoruś. Jak bowiem twierdzą aktywiści polscy, pogranicznicy są bardzo agresywni i brutalni wobec imigrantów. Mają wymuszać na nich podpisanie różnych oświadczeń pod przymusem, lub groźbami, a potem wydalać ich tam, skąd przyszli. Według aktywistów w przerzucaniu imigrantów na Białoruś mają towarzyszyć też działania takie jak przemoc psychiczna, agresja werbalna, wyzwiska, groźby użycia broni i środków przymusu bezpośredniego. I fizyczna, użycie gazu pieprzowego, inwazyjne przeszukania, zatrzymanie i niszczenie mienia oraz dokumentów, wymuszenia, przetrzymywanie i porzucanie w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu.